Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o sytuacji zdrowotnej w Polsce, dymisji ministra Kościńskiego czy o karach nałożonych na Polskę przez Komisję Europejską. Hosanna, hosanna, proszę Państwa, minister Adam Niedzielski oznajmił dzisiaj dokończenie epidemii. Już na wiosnę mają być zniesione, a stopniowo mają być znoszone, a do wiosny to zostaną zniesione wszystkie restrykcje, obowiązek noszenia maseczek i tak dalej. No to ciekaw jestem, skąd pan minister Niedzielski taką pewność uzyskał, że na wiosnę już zbrodniczy koronawirus przestanie się srożyć. Być może, że podsumowali liczbę wszystkich zakażeń w Ministerstwie Zdrowia, potem wyciągnęli z tego pierwiastek kwadratowy, odjęli z tego roczną produkcję parasoli, no i wyszło, że od wiosny już nie będzie zbrodniczego koronawirusa. Proszę Państwa, no nie mówmy hop przedwcześnie, zanim nie przeskoczymy, dlatego że nie ma pewności, czy nie pojawi się jakaś nowa mutacja. Ja tutaj mówię, że zbrodniczy koronawirus jest politycznie wyrobiony i taktowny, ale nie wiadomo, czy nie pojawi się mutacja transsyberyjska, bo to jeszcze i takie w zanadrzu tam są. No zobaczymy, to wszystko jeszcze przed nami. W każdym razie no dobra wiadomość, że restrykcje i w ogóle pandemia się zakończy. Ja mówiłem wielokrotnie, że epidemia zakończy się wtedy, kiedy będzie trzeba. No i widocznie już trzeba zakończyć epidemię. Nie jest to wykluczone, bo oprócz konwoju wolności, jaki się pojawił w Kanadzie i tam sparaliżował podobno całą stolicę, Ottawę, no i pan premier Trudeau schował się w mysią dziurę razem z całą rodziną, nie bardzo wiadomo, tam policja się sroży, bo tak wprowadza obyczaje, no, czy takie zarządzenia, prawie takie jak Hans Frank w Generalnym Gubernatorstwie, że jak ktoś udzielił pomocy Żydowi, no to był karany śmiercią. W Ottawie na razie jeszcze tak nie jest, ale już mają być karani aresztem i więzieniem ci wszyscy, którzy na przykład użyczyli tym kierowcom paliwa. No to rozumiem, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo z tym paliwem, także widać wyraźnie, że socjalizm prędzej czy później musi doprowadzić do takich oto eskalacji. Proszę Państwa, więc nie wiadomo, czy epidemia już skończyła się, bo tak trzeba. No, to nie jest wykluczone, dlatego że na Nowej Zelandii też się pojawił konwój wolności. No, jak się zaczną pojawiać takie konwoje na całym świecie, to nie będzie innego wyjścia, tylko ci, którzy tam pandemię tu zaplanowali i przeprowadzili, to będą musieli teraz ją zakończyć jak najszybciej. Być może, że taka jest przyczyna, ale być może, że jest jeszcze inna. Tutaj pojawiły się bowiem pogłoski, Konfederacja zaczęła się odgrażać, że złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec pana ministra Niedzielskiego. No to w takiej sytuacji pan minister Niedzielski nie mógł dłużej czekać z zakończeniem epidemii, dlatego że no, gdyby przed zakończeniem epidemii został zdymisjonowany, no to wtedy kto inny by tutaj wystąpił w roli zbawcy narodu. A tak, jeśli tutaj Konfederacja weźmie sobie na wstrzymanie, no to pan minister Niedzielski będzie mógł sobie przypiąć list do złotego wieńca sławy jako zbawca narodu polskiego przed zbrodniczym koronawirusem. Proszę Państwa, to jest dobra wiadomość, no ale też są niedobre, są plusy dodatnie, ale też plusy ujemne. No i mamy do czynienia z objawami dekompozycji.
Już sam naczelnik państwa przyznał, że Polski Ład został spartolony. Nawet rządowa telewizja już tak nie wychwala Polskiego Ładu. Tam pojawiają się akcenty krytyczne. No, jak jest taki rozkaz, to wiadomo, wszyscy tutaj w ramach świadomej dyscypliny się stosują. Nagle przejrzeli na oczy, te wszystkie usterki zrobili, zauważyli. No i na razie. W razie pierwszym kozłem ofiarnym, jaki tutaj został poświęcony na ołtarzu Polskiego Ładu, to jest pan minister Kościński, który złożył dymisję. No i tu od razu się pojawiły, proszę państwa, fałszywe pogłoski. Któż, ach, któż zastąpi pana ministra Kościńskiego na stanowisku ministra finansów? Wymieniane są osoby takie jak pan Nowak, jak nawet był przez chwilę wymieniany pan Adam Glapiński, ale okazało się, że to fałszywe pogłoski już do kwadratu, bo właśnie pan prezydent Duda przedstawił jego kandydaturę, czy zaproponował jego kandydaturę na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. No i w związku z tym fałszywe pogłoski, jakoby to stanowisko miał objąć za karę pan Mateusz Morawiecki, chyba nie są do końca prawdziwe. No, ale jakieś tam czarne chmury być może gromadzą się również nad panem premierem Morawieckim, który na dobry porządek powinien politycznie odpowiadać za te wszystkie niepowodzenia związane z Polskim Ładem. Tam nawet posłowie jakieś musieli dodatki dostać, bo się okazało, że nawet i w stosunku do nich Polski Ład jakieś tutaj nieprawidłowości wprowadził. Ale proszę państwa, wróćmy do pana premiera. Otóż pan premier był obecny na takiej skromnej uroczystości z okazji trzeciej rocznicy śmierci pana premiera Jana Olszewskiego. No i był tam obecny również Antoni Macierewicz. I Antoni Macierewicz powiedział panu premierowi Morawieckiemu coś takiego, że ten omalże nie przeszył go wzrokiem. Gdyby ten wzrok mógł zabijać, to Antoni Macierewicz już by dawno został spopielony. Ale wszyscy zachodzą w głowę, co tam mógł powiedzieć takiego Antoni Macierewicz panu premierowi Morawieckiemu. No, myślę, że nieprędko się tego dowiemy, bo wprawdzie Pegasus tutaj się sroży, ale jak nie trzeba nikogo podsłuchiwać, to on w ogóle ani drgnie, nikogo nie podsłucha. A tu przynajmniej dobrze było takie rzeczy wiedzieć. No, ale trudno. Proszę państwa, na tym nie koniec dekompozycji oczywiście. Oczywiście, bo trwają przygotowania, takie podchody właściwie, to trudno to nazwać przygotowaniami, ale podchody do utworzenia parlamentarnej sejmowej komisji śledczej w sprawie zbrodniczego Pegasusa. No i tam już wszystko podobno zależy, wszystko wisi na kilku posłach, przyjaciołach politycznych pana Pawła Kukiza. Pan Paweł Kukiz już poczuł wiatr w żaglach i zaczyna stawiać warunki, że owszem, poprze pomysł utworzenia komisji sejmowej do spraw takiej śledczej, do spraw Pegasusa zbrodniczego, ale pod warunkiem, jeżeli zostanie jej przewodniczącym. No to Koalicja Obywatelska nie bardzo się chce na to zgodzić i wielce czcigodny poseł Pupka twierdzi, że lepszym kandydatem na przewodniczącego tej komisji byłby pobożny poseł Gowin, który akurat już wrócił z rekonwalescencji i może się zająć wielką polityką.
ale pobożny poseł Gowin jakoś się do tego nie pali i przezornie, bo to by oznaczało kolejny etap konfrontacji z naczelnikiem państwa, widocznie pobożny poseł Gowin czegoś tam się obawia, w związku z tym przezornie wysunął na to stanowisko wielce czcigodną panią Srokę. No zobaczymy, jak to wszystko będzie się dalej rozkręcało, dlatego że no bo pojawił się taki ciekawy wątek, mianowicie odbyło się głosowanie nad kandydaturą pana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego, jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, tu Zjednoczona Prawica, tu poparła tę kandydaturę, ale poparli również ją posłowie, niektórzy posłowie Konfederacji, a którzy niektórzy, no ci, którzy tam tworzą ruch, są przedstawicielami ruchu narodowego w Konfederacji. No coś się musiało stać, że akurat ci posłowie poparli kandydaturę pana Święczkowskiego, no i on zostanie już sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wyobrażam sobie, że teraz Gazeta Wyborcza i tutaj środowisko mikrocefali może nazywać Trybunał Konstytucyjny nie tylko Trybunałem Julii Przyłębskiej, ale również wzbogacić tę nomenklaturę o nazwisko pana Święczkowskiego. No, jak tam będzie, tak tam będzie, proszę państwa, ale tutaj sęki są straszne, bo komisja tutaj wezwała przed swoje oblicze pana ministra Kamińskiego, a pan minister Kamiński się nie stawił, co tam wywołało ogromne wzburzenie, że to jak to zlekceważył Sejm i tak dalej, ale to widocznie pan Kamiński specjalnie się Sejmem nie przejmuje. Zresztą coś by miał powiedzieć, no nawet jakby się stawił, to schroniłby się za murami tajności i tyle, bo przecież nie może tu ujawniać, trąbić na krogach ulic, kogo inwigiluje zbrodniczy Pegasus i tak dalej, bo to jest oczywiście tajemnica, jak wszystkie operacje przeprowadzane przez tajne służby. A jak pamiętamy, Pegasus został zakupiony dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No tu takich rzeczy ujawniać nie można. Proszę państwa, A tymczasem pojawiły się problemy w związku z Turowem, dlatego że wprawdzie rząd zapłacił już 45 milionów euro Republice Czeskiej, ale na tym nie koniec, bo tam przedstawiciele rządu się odgrażali, że tych kar przysolonych Polsce za zwlekanie z zamknięciem kopalni, to oni nie zapłacą. No ale właśnie Komisja Europejska zgodnie z tym, co zapowiadała od samego początku, potrąciła sobie te kary 70 milionów euro z subwencji przewidzianej dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy. W związku z tym wielce czcigodny europoseł Adam Bielan wystąpił z pomysłem, żeby Polska w ogóle zrezygnowała z tego Funduszu Odbudowy, no za co został straszliwie skrytykowany przez nieprzejednaną opozycję. Widocznie już te pieniądze z Funduszu Odbudowy, jako skóra na niedźwiedziu, zostały podzielone, a jak mówił Mikołaj Machiavelli, czy pisał Mikołaj Machiavelli, łatwiej przeżyć śmierć ojca niż utratę ojcowizny. W związku z tym nic dziwnego, że propozycja pana Adama Bielana taką wściekłość wywołała w szeregach ugrupowań nieprzejednanej opozycji. Proszę państwa, warto tutaj jeszcze dodać, że ta kara 70 milionów euro, którą Komisja Europejska już sobie potrąciła, to nie jest jedyną, bo cały czas licznik bije w związku z niewykonaniem przez Polskę orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego, które nakazywało rozpędzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I tu milion dziennie bije, no to już jest ponad 100 milionów, chyba licznik nabił. A tu, proszę Państwa, pan prezydent już się zniecierpliwił i zaproponował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która by polegała na tym, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Wilk będzie syty, ale owca cała, dlatego że zostanie ona zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Ale chyba nie dojdzie do tej nowelizacji, chyba ta nowelizacja w Sejmie nie przejdzie, dlatego że już posłowie Solidarnej Polski skupieni wokół Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiedzieli, że nie poprą tego pomysłu, tym bardziej, że pan prezydent właściwie poprawia własną koncepcję, bo jak pamiętamy, w lipcu 2017 roku zawetował te ustawy, które zostały opracowane przez Zjednoczoną Prawicę, a naczelnik państwa powiedział wtedy, że nie będą tutaj żadnych nowych projektów opracowywać. Jak pan prezydent lepiej wie, co tu trzeba zrobić, no to niech on opracuje własne projekty. I rzeczywiście tak się stało. Sejm te projekty uchwalił. No i teraz okazało się, że pan prezydent Duda otworzył puszkę z Pandorą. No i nikt tak nie potrafi naprawić zegarka, jak ten, co go zepsuł. Ale najwyraźniej pan minister Ziobro nie chce tutaj pozwolić panu prezydentowi Dudzie, żeby naprawiał ten zegarek. No ale tu licznik bije i nie wiadomo, kto te pieniądze zapłaci, bo z całą pewnością Komisja Europejska wykorzysta precedens w związku z kopalnią Turów, no i potrąci sobie te kary z tych pieniędzy, które teoretycznie Polsce się należało. Oczywiście chyba już nic z tego nie zostanie, bo no, jak tak licznik będzie bił, a tutaj nowelizacja zaproponowana przez pana prezydenta, no zresztą nie wiadomo, czy ona by zadowoliła i Trybunał, bo już opozycyjna partia sędziowska, opozycyjna wobec rządu Dobrej Zmiany, partia sędziowska i Juria powiedziała, że pan prezydent chyba nie czytał wyroku Trybunału Europejskiego. No i jak tak, bo nie chodzi o to, tam powiedzieli ci sędziowie z partii Juria, że jest Izba Dyscyplinarna, jak ją tam zwał, tak zwał, tylko chodzi o to, że w Sądzie Najwyższym i w innych sądach zasiadają sędziowie nielegalni, to znaczy rekomendowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. No widzimy, że walka klasowa w środowisku sędziowskim idzie już na noże, bo jeden z tych panów właśnie zapowiedział z tej partii Juria, że ci nielegalni sędziowie to będą odpowiadać nie tylko karnie, ale i materialnie za to, co, że dali się tutaj mianować. No zobaczymy, co się będzie działo. Rzeczywiście państwo nasze czeka kuracja przeczyszczająca, gdyby oczywiście doszło do zmiany rządu po wyborach w 2023 roku, ale nie jest to takie pewne, chociaż podnoszą się głosy o właśnie pani profesor Monika Płatek, ta, która dokonała wiekopomnego odkrycia, że w parach jednopłciowych to więcej dzieci się rodzi niż w tych normalnych, właśnie zagroziła w opozycji nieprzejednanej, że jak nie wystawi w wyborach jednej listy, no to niech nie liczy na głosy.
No, pani profesor Monika Płatek ma jeden głos, więc to tam wielkiej szkody by nie było, ale być może, że jeszcze inne osobistości by poszły w jej ślady, no i wtedy nie wiadomo. Na razie wygląda na to, że nieprzejednana opozycja nie jest w stanie stworzyć alternatywy wobec rządu dobrej zmiany i to właściwie jest największym atutem ekipy dobrej zmiany, bo tak to już też nic, już wszystko jak po gruzie idzie, nic nie wychodzi, a kary się sypią, proszę państwa. Ale tu mamy jeszcze inne problemy, bo to wewnętrzne sprawy, to wiadomo, ale przecież tu rośnie napięcie na granicy ukraińsko-białorusko-rosyjskiej. No i w związku z tym do Moskwy wybrał się prezydent francuski Emmanuel Macron i tam rozmawiał 5 godzin, rozmawiał z zimnym ruskim czekistą Putinem przy takim długim stole, więc chyba musieli do siebie wykrzykiwać. No i tam podobno Władimir Putin ofuknął prezydenta Macrona, z którego się naigrawali później ukraińscy politycy. Jeden z nich zapytał, czy się z Putinem dobrze bawili. No, widać wyraźnie, że Ukraińcom się to nie podoba, że prezydent Francji rozmawia z prezydentem Rosji. Ukraińcy by woleli, żeby Francja zaczęła wojować z Rosją, a Ukraina by się przyglądała temu z boku, no i oczywiście zbierała broń, amunicję defensywną od wszystkich, od kogo się tylko da, a potem by może sprzedawała tam jakimś innym krajom afrykańskim, no i dzięki temu oligarchowie tamtejsi mogliby założyć więcej starych rodzin niż dotąd założyli. Proszę państwa, odbył się też szczyt weimarski. Pan prezydent Duda tutaj spotkał się z kanclerzem niemieckim Olafem Scholzem, no i prezydentem Macronem, no i tutaj taki upajający komunikat, że to spotkanie, ta reaktywacja trójkąta weimarskiego to oznacza pokój i bezpieczeństwo dla naszych narodów. To wszystko ładnie, pięknie, ale warto tutaj przypomnieć taki fragment Ewangelii, że tam Ewangelia w pewnym momencie głosi tak, że kiedy będą mówili pokój i bezpieczeństwo, to spadnie na nich zagłada. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo kanclerz niemiecki Olaf Scholz był w Waszyngtonie, no i tam na konferencji prasowej z prezydentem Joe Bidenem zachowywał się bardzo powściągliwie. Prezydent Joe Biden powiedział, że jak Rosja zaatakuje Ukrainę, no to będzie koniec gazociągu Nord Stream 2. Nie wiem, co przez to rozumiał, czy że go tam zbombardiruje atomowymi kartaczami, czy coś innego. Natomiast kanclerz Olaf Scholz, zapytany przez obecnych na konferencji dziennikarzy, no jak to z tym Nord Streamem będzie i w ogóle jakie jest stanowisko niemieckie wobec konfliktu tutaj rosyjsko-ukraińskiego, udzielał odpowiedzi wymijających, więc widać wyraźnie, że objawy dekompozycji występują nie tylko w naszym nieszczęśliwym kraju, ale również na arenie międzynarodowej w samym najtwardszym jądrze Paktu Północnoatlantyckiego. Co pan sądzi o tym chaosie, jaki panuje w tym wymiarze sprawiedliwości obecnie? Bo co się tu dzieje, to po prostu trudno znaleźć. Jedni oskarżają, drugi, sami sędziowie nie wiedzą, kto ma. To jest bardzo dobra sytuacja, która się może zakończyć tak, jak kiedyś w 1958 roku Sławomir Mrożek napisał taką sztukę Policja. Fabuła jest taka, że w państwie rządzonym przez infanta i regenta,
już tak wszystkim tam śrubę dokręcili, że wszyscy kochają i infanta, i regenta. I na widok tego, że tej powszechnej miłości, jedyny więzień polityczny, który tam siedzi za kratami, postanawia podpisać lojalkę. On też już jak wszyscy, to i ja. I to wprawia w panikę naczelnika policji, bo jak wszyscy podpiszą lojalkę, to przecież policja przestanie być potrzebna. Co naczelnik robi? Namawia sierżanta, żeby w przebraniu wyszedł na miasto i wznosił okrzyki antypaństwowe. I sierżant to robi. Ale no, oczywiście zostaje aresztowany. Ale te władze tam ważniejsze to nie bardzo wierzą, że to tak wszystko było naprawdę. No więc naczelnik policji namawia sierżanta, żeby przeprowadził zamach, tym prawdziwy, na generała. No i sierżant tam próbuje, ale zamach się nie udaje. W rezultacie policja wyaresztowuje się nawzajem. I w sądach może być to samo. I to by była bardzo dobra reforma sądownictwa. Nareszcie jakaś udana. Bo te wszystkie to są nieudane. Natomiast mówiąc serio, uważam, że jeżeli chcemy uporządkować trochę sytuację, bo na czym polega brak porządku? Sędziowie nie czują nad sobą żadnego bata. Rząd chce ukręcić bat na nich, ale to nie jest bezpieczne, dlatego że rząd będzie tego bata nadużywał w celach politycznych. Na 100% będzie to robił. Bat jest potrzebny, ale ja proponuję, żeby ten bat włożyć w ręce obywateli. W jaki sposób? Ano to by wymagało nieznacznej zmiany konstytucji. Że sędziowie mianowani przez prezydenta korzystają z wszelkich gwarancji niezawisłości z wyjątkiem jednej – nieusuwalności. Nieusuwalności. Bo każdy sędzia co 5 lat, to by można powiązać z wyborami prezydenckimi, każdy sędzia co 5 lat musiałby się poddać weryfikacji w swoim okręgu sądowym przez obywateli. Jeżeli nie dostałby przynajmniej bezwzględnej większości głosów obywateli głosujących, to wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania. No to by tam może by były jakieś różne tam psikusy, ale myślę, że takich rzeczy jak z panem Najsztubem to już by na wszelki wypadek nie było, bo taki sędzia to by tam, to ty sędzio, rozdokazywałeś się za bardzo. Dlatego mówię, żeby to taki prosty zabieg, a jakby skuteczny był. Także proszę bardzo. Mam takie pytanie. Po Polsce między ludźmi krążą SMS-y telefoniczne o następującej treści. PiS za 4 lata straci władzę ze względu na aborcję. Konfederacja będzie rosła w siłę ze względu na ochronę życia poczętego. I pytanie jest takie, jaką wartość mają takie polityczne SMS-y i kto je wysyła i do czego w ogóle służą? No ludzie. Ludzie je wysyłają, prawdopodobnie potencjalni zwolennicy Konfederacji, bo wrogowie to by takich SMS-ów nie wysyłali, tylko by wysyłali, PiS będzie rządził aż do końca świata. Takie SMS-y by wysyłali, nawet jak naczelnik państwa się przeziębi, prawda, to PiS będzie rządził jak gdyby nigdy nic. Myślę, że trochę jest racji w tych SMS-ach. Dlatego, że pozycja naczelnika państwa no, wydaje się znacznie słabsza niż 4 lata temu. 4 lata temu było nie do pomyślenia, żeby ktoś taki jak Jarosław Gowin tak stanął dęba naczelnikowi państwa, że ten z podwiniętym ogonem musiał wycofać już zgłoszoną do Sejmu ustawę o zniesieniu tej 30-krotności. Te 4 lata temu to naczelnik państwa by wytarzał Gowina w smole i w pierzu przeczołgał, jakby go nie wyrzucił. A teraz nie może. Dlaczego nie może? Dlatego, że PiS ma 235 posłów, ale 18 należy do partii Gowina. Więc naczelnik państwa nie może go przeczołgać. Bo jakby go spróbował przeczołgać, to rząd to natychmiast traci większość i rząd trzeba zgłosić do dymisji. Cała dobra zmiana bierze w łeb. I dlatego mówię, że rozpoczęła się walka o władzę po Jarosławie Kaczyńskim w PiS-ie.
Obawiam się, może się mylę, ale obawiam się, że PiS nie przetrzyma tego eksperymentu. Tak jak nie przetrzymało tego eksperymentu Imperium Aleksandra Wielkiego. Dopóki on żył, to się Imperium trzymał. Jak tylko umarł, to rozpoczęły się walki diadochów i Imperium się rozpadło. I tu może być podobnie. I tu pan Ziobro, pan Morawiecki, pan Gowin, to każdy będzie próbował pozycję wyjściową dla siebie jakąś walczyć, kiedy już naczelnik państwa, zresztą on nawet sam to powiedział, w roku 2023, to jest cezura, czyli koniec tej kadencji. Koniec tej kadencji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, panie Stanisławie, w związku z tym, co pan mówił, to już pan część o tym powiedział, ale tak chciałbym się troszeczkę zająć, powiedzmy, to gdybaniem. Jakie pan widzi scenariusze, jeśli chodzi o tą płynną sytuację geopolityczną? Proszę pana, no wie pan, to trzeba wyciągać wnioski. Ja oczywiście nie wiem, jak będzie, bo to może jutro być koniec świata i wszystko się w innych kategoriach rozstrzygnie, ale powiedział prezydent Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu z prezydentem Dudą. Tam było tak, że prezydent Duda się użalał na Rosję, a prezydent Trump się użalał na Chiny. Rzeczywiście prezydent Trump ma powody, żeby się użalać na Chiny. W 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów. To stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. 10 lat później Stany Zjednoczone miały trochę większy budżet, prawie 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość zaledwie 8 następnych państw świata. Czyli przewaga Stanów Zjednoczonych stopniała o połowę. I to nie na rzecz Rosji, tylko na rzecz Chin, bo następnym państwem, które ma w kolejności budżet wojskowy, to są właśnie Chiny. 250 miliardów dolarów, ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5, być może nawet 1,8. I Stany Zjednoczone muszą coś z tym zrobić. Czują gorący oddech chiński na plecach. Ale jak muszą coś z tym zrobić, to wydaje mi się, że byłoby całkiem rozsądne zapewnić sobie na tę okoliczność neutralność Rosji, przynajmniej neutralność Rosji. No i co Rosja może za to chcieć, za obietnicę neutralności? No, na przykład, o to właściwie już ma, prawie że już to ma, bo o Krymie już nikt nie mówi, a plan Steinmeiera, który teraz tam sondaż był na Ukrainie przeprowadzony, wszystkim się to podoba, żeby Donbas i tam miał status autonomiczny. To niby jeszcze Ukraina, ale to wiadomo, że tam żadnej autonomii nie będzie. To po prostu rozbiór Ukrainy. To i uznanie międzynarodowe rozbioru Ukrainy. Ale to na tym się może nie skończyć, bo na przykład Rosja może powiedzieć tak. No dobrze, my tu możemy być neutralni, ale wy też musicie coś, jakiś taki no, czyn zaufania. Na przykład zredukować swoją obecność wojskową w środkowej Europie, co by notabene było zgodne z porozumieniem paryskim z 1997 roku. Na 2 lata przed rozszerzeniem NATO Stany Zjednoczone zawarły z Rosją porozumienie w Paryżu, właśnie obejmujące tak zwane środki budowy zaufania, że po pierwsze zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, czyli na teren byłej NRD. I po drugie, że na terytoriach nowo przyjętych członków NATO nie będą tworzone stałe bazy NATO. Nie będą tworzone stałe bazy NATO. Więc Rosja mogłaby powiedzieć, no to jak tak, to jak my mamy tak, to wy powinniście tak. To oczywiście by oznaczało, że znowu przechodzimy przynajmniej pod częściową kuratelę rosyjsko-niemiecką. No z tej płynności takie, że a może tak nie będzie, no mówię, może tak nie będzie, może Stany Zjednoczone, tylko nie wiemy, kto w przyszłym roku zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
bo przeciwko Donaldowi Trumpowi wszczęto postępowanie, ono jest zaawansowane o pozbawienie, złożenie go z urzędu. No i to może się udać. I co wtedy? Nie wiemy nawet, a ci tam konkurenci, to ja takich bardzo dobrze jeszcze nie, że tak powiem, przetrawiłem, ale niektórzy wydają mi się wariatami w sensie medycznym. No to jest niebezpieczne, jak wariat trzyma palec na cyndlu atomowym. No to, proszę Państwa, no cóż może być bardziej niebezpiecznego na świecie?